Witam Was w moim barze. Kiedy kończyłem swoją szkołę barmańską w Nowym Jorku, największy problem stanowiło dla mnie zapamiętanie kilkuset receptur koktajli. Niektóre miały dwa składniki, inne miały aż 10. I duży problem miałem z Planter's Punch. Z pomocą przyszedł mi mój jeden z wykładowców, który zresztą był trenerem Toma Cruise'a do filmu Cocktail. I on powiedział mi wierszyk na Planter's Punch, który brzmi tak. All of my juices, Jamaican rum, dash of bitters and grenadine mon. Pamiętam do tej pory, zresztą ten wierszyk przekazuję moim kursantom podczas szkoleń barmańskich, które przeprowadzam w Warszawie. Za tą recepturą, która była bardziej taką cukierkową recepturą, bardzo popularną w latach 80-tych, 90-tych, stoi Dale DeGroff, czyli taki, powiedziałbym, dość poważny barman celebryta. Jeżeli byście chcieli poczytać o innych barmanach, którzy stworzyli inne wersje Planter's Punch, zapraszam na mojego bloga. Gdzieś link znajdziecie w opisie. Tą recepturę, którą Wam za chwilę pokażę, no jest taką recepturą klasyczną i jej korzenie sięgają 1694 roku. Zapraszam do mojego baru na kolejny odcinek o zapomnianych koktajlach. Kluczem do perfekcyjnego Planter's Punch jest przepis na sekretny miks, który zaraz przygotuję w troszkę większej ilości i radzę Wam, jeżeli będziecie mieli gości w domu, właśnie przygotować sobie taki premiks. A w premiksie będzie 200 ml soku z limonki, świeżo wyciskany, 100 ml syropu cukrowego 1:1, 1/4 świeżo startej gałki muszkatołowej, naprawdę warto zetrzeć świeżą niż tam z torebki, i 10 ml angostury. I to będzie w samym miksie. I teraz to połączę. Ok, najpierw do mojego soku limonkowego dodam gałki muszkatołowej. Chodź. Żeby mnie kichnął? Ok. Świetnie. Teraz to zamieszamy. Dobrze, spróbuję to teraz przelać. Ha! 10 ml angostury, 100 ml mojego syropu cukrowego, i wszystko dokładnie wstrząsam. Kolerek zacny, mój miks jest gotowy. Taki miks proponuję Wam zrobić na 2 godziny przed użyciem, żeby on się tak zmacerował. To wtedy będzie jeszcze lepszy. No dobrze, jedziemy z naszym koktajlem Planter's Punch do szklanicy. Wrzucam lód, wlewam 30 ml mojego premiksu. Następnie 30 ml najlepiej jamajskiego białego rumu. Znawcy rumu już wiedzą, śmieje im się Micha. Równe ilości. I wszystko wstrząsam. Nie za długo. Do niskiego szkła wrzucam kruszony lód. I odcedzam zawartość mojej mikstury. Zawartość shakera, czyli przepiękną i przepyszną miksturę. Do dekoracji daję wisienkę koktajlową. I mój Planter's Punch, the best of the best, jest absolutnie gotowy. Muszę spróbować. Powiem Wam, że w swoim życiu miałem możliwość degustowania bardzo wielu Planter's Punch przygotowywanych przez barmanów na całym świecie i powiem Wam, że ten jest naprawdę bardzo dobry. Musicie go spróbować. Napiszcie w komentarzach, jak Wam smakuje. No i oczywiście czekam na Wasze propozycje koktajlowe. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.
mojego artykułu na mój blog, gdzieś znajdziecie, o tutaj, gdzie można to wszystko znaleźć. W opisie, dobra. Ale już to przeszło. Poczytać o większej ilości, poczytać o większej ilości.